Szczęść Boże, drodzy Polacy, mam na imię ojciec Wadym Dorosz, jestem misjonarzem Zgromadzenia Misjonarzy Oblaty Maryi Niepokalanej, służę na Ukrainie, jestem także kapelanem wojskowym. Chciałbym zwrócić się do Was przede wszystkim o takie modlitewne wsparcie, żeby się nas wesprzeli w tym momencie, kiedy nas tak mocno zaatakował sąsiad Rosja. Pewnie wiecie, że atakuje ze wszystkich stron, bardzo dużo miast są ostrzeliwane, są też różne naziemne operacje i potrzebujemy także Waszej pomocy. Jeżeli macie taką możliwość, to bardzo o to proszę. Szczęść Boże, pamiętamy także o Was w modlitwie.